apetycznie wyglądał ten żurek. Żebyś wiedziała, jaki był smaczny. Ale to nie wszystko na dzisiaj. Czyżby panie przygotowały coś jeszcze? Oczywiście i przekonasz się dzisiaj o tym nieraz. Mi święta kojarzą się z tradycyjnym mazurkiem. Mówisz i masz, bo mazurek to nasza kolejna potrawa. Na jastro so tyś przygotowywy wiadomo mazurek. Mazurek ośle wiele robotę. I je taci mum swój, to je przepis mojej mamy. Wiadomo, to był, je ta piekło, to je biszkop tu jeden. A dredzi to je też biszkop, to jest przyprawu do pierników korzenną taką, nie? I temu nie taci cemny. I wtedy to są tak łeżechę, włości, rodzynci, migdałe i płatci migdałów. I tu je budyń ugotowany do jednego kremu z masłem, a do drodziego kremu, do drodzi warstwy, do tych bakaliów, tu je karmel, nie? I potem je polewa czekoladowo, no i te są zdoby, wiadomo, musimy po kostce masa, bo do jednego kremu i do drodziego, nie? Wchodzę wymieszony. Jedna cios wodzy z budyniem, a druga właśnie ta z tym karmelem. I to je olej kurmowy z wodą i z cukrem. I to trzeba tak, żeby to cygnęło na suche, żeby to zatrzymało tę krymę. A tu już jest dobrze. Przygotowa masło i tu masło musi rozmieszać z mikserem i to dodam do tego budyń. Jest przygotowany ten krym budyniowy. No i teraz jego budowę kładła na ten kur. Jeden kuch jest fertych. Teraz będzie nałożony na niego ten drugi kuch. Teraz przygotowuję drodzi krym. Ten drodzi krym to jest też z masła. I tu będzie dodany ten karmel i te bakalie. Teraz będę dodawał łeżechę włości, które były chudzy sparzone, no i super krojone. I tu wsepiwum. I tu chudzy też migdałe pokrojone, też były sparzone. Połowa tych płatków, bo połowa pójdzie do dekoracji też. No i rodzynci. Także teraz to wymieszam wszystko. Teraz już mamy krym przesiekłowany. Teraz będę smarowała tu te dwa chudzy położone kuchę. A góra to jest. I teraz wtedy przygotuję to rozpuszczę ta czekolada. No i to ta dekoracja, nie? Szanowni Państwo, niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy nas pokojem, radością i zdrowiem. Niech obdarzy nas również wieloma potrzebnymi łaskami. Niech wprowadzi do naszych domów szczęście i niech sprawi, że w naszym życiu będzie zwyciężać dobro, miłość i nadzieja. Życzę Państwu błogosławionych świąt Wielkiej Nocy.